Witaj, Ring. Hej, co jest? Właśnie myślałem. Ty, ja i Teradyne powinniśmy spędzić ze sobą trochę czasu. O, coś mi się zdaje, że to nie będzie możliwe. Myślę, że bylibyśmy świetnymi kumplami. Spotkajmy się później w domu. Wiesz co? Ty naprawdę albo jesteś głupi, albo nie masz pojęcia, co się tutaj dzieje. Najpierw kurwa mnie na mnie nią na mnie wysyłasz, a teraz co? Chcesz spędzać czas? Weź spierdalaj. Nie wpadnę do lawy. Tak. Chwila, chwila. Ale to nie ma w moim inwentarzu tego. Nie. A, rozumiem, dobra. Dobra, co mam tutaj w takim razie robić? Hell yeah. Nic się nie dzieje? Och, dobra, nieważne. Nie obchodzi mnie to. Laboratorium. Laboratorium w wulkanie? Ale hej, o, rzeczywiście. Najpierw pójdę tędy. Dobra, nieważne. Idę tędy. A kim wy jesteście? Też chcecie w pierdziel dostać? Że niby lubię zapierdzielać wszystkie potwory, mimo tego, że to one mnie atakują? Wybacz, Mabufudain. Powiedziałem, że w tym miejscu jest człowiek, więc my, strażnicy królewscy, blokujemy te windy na razie, Ngach. Nawet mimo tego, że windy i tak nie działają, damy z siebie wszystko dla pani Teradyne. Okej. Znowu będzie coś chciało mnie zajebać? O! Będą na mnie chcieli eksperymenty robić. To ty! Jak to za ciemno? Ja tutaj wszystko widzę, co się dzieje. Dobra, teraz już jest jasno. Czy ty nie jesteś matką tego żółtego siusiaka? O mój Boże. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz tutaj tak szybko. Ledwo jestem ubrana, nawet się nie wykąpałam i wszystko jest brudne i... Chociaż ty jesteś... Ta jesteś dziewczyną, masz rzęsy. Nie rób mi krzywdy, bo cię rozwalę. Cześć. Jestem doktor Alfons. Jestem królewskim naukowcem pana Dupa Krwi. Ale, ach, nie jestem tym złym. Właściwie, od kiedy wyszedłeś z ruin, ja szpiegowałam cię. O kurde, wiedziałem! Twoje walki, twoje przyjaźnie, wszystko. Na początku chciałam cię powstrzymać, ale... oglądając kogoś na ekranie, naprawdę chce mi się go dopingować, kiedy to robię. Co więc, chcę ci pomóc teraz. Używając mojej wiedzy, mogę cię z łatwością poprowadzić przez Land Hotów. Znam drogę aż do zamka Dupa Krwi, i więc to nie będzie problemu. Cóż, właściwie jest pewien mały problem. Dawno temu zrobiłam robota, który się nazywa Megatron. Oryginalnie zbudowałam go jako eksperymentalny robot. Uch, wiesz, taka robotyczna gwiazda TV czy coś. O, to by wiele wyjaśniało, patrząc na to, jakie gwiazdy mamy w TV. Lady Gag, Justyny Bimbery, Big Time Srasher. To wszyscy to kurde pieprzone roboty z botoksami na twarzy. Tak czy inaczej, niedawno zdecydowałam, żeby zrobić z niego większy pożytek. No wiesz, takie praktyczne, małe...
rzeczy do zrobienia. Jak antyczłowiecze walczące... O, zajebiście już po nas. Oczywiście, kiedy widziałam, że przychodzisz, że przyjdziesz, to ostatecznie dałam sobie z tym spokój. Muszę wywalić te ficzursy. Niestety chyba zrobiłam jakiś mały błąd. Kurde, ile ty tych błędów będziesz robić? I teraz jest zabijającą maszyną z... O, wiedziałem, że będzie po nas, hech. Ale mam nadzieję, że nie spotkasz go. Już w porządku? O kurwa. Żadne żelastwo mnie nie zabije. Czy coś słyszałeś? Tak. Nie, to znaczy nie. Kompletnie nic się nie dzieje. Nikt nie wali jakimś młotem Thora. Och tak. Witajcie, piękności. Dzisiejszy show z quizami. Zagadkami czy coś. Co tu się odpierdala? Wszyscy dajcie wielkie oklaski naszym dzisiejszym gościom. Już nigdy wcześniej nie grałeś? Piękny? No pewnie, ja mam ładne włosy, ale... Żadnego problemu, to proste. Jest tylko jedna zasada. Odpowiedz tak jak trzeba. No, odpowiedzieć dobrze. Albo zginiesz. Mogłem się domyślić. Metatron atakuje. Okej. Miss! Zacznijmy z czymś łatwym. Jaka jest nagroda za odpowiedzenie? Litość? Ach. O kurwa. Czy zapisałem? Zapisałem. Oto twoje ten prize. Jaki jest... Dupagor... coś tam. Tak, tak, dobra odpowiedź. Czy on mi redukuje HP do połowy? Za każdym razem. Teraz pomówmy o mnie. Z czego są zrobione roboty? Tak jest. Za łatwe dla ciebie, czyż nie? Weź spadaj. Miss! Kolejne łatwe pytanie. O kurwa. A i B, ta 252, zgaduję. Źle. O dobra, redukuje mi HP o połowę. Tego co mam oczywiście. Więc jest okej. Nie licz na twoje zwycięstwo. Ile much jest w tym... Kurwa, kto wie? O, udało się. Ja wiem! Zagrajmy w zabawę na pamięć. Co to za potwór? Ty. Popierdoliło cię. Rozbiorę cię na części. Szkoda, że tylko chybiam cały czas. Czy pocałowałbyś ducha? Nie! Ale... Ech. Oto proste. Ile jest literek? Ty skurwielu. Czas pokazać wielkie pistolety. Och, wiem to. Snail ice cream. E?
Alfons. Pomagasz naszemu gościowi, czyż nie? Och, powinnaś mi powiedzieć. Zapytam pytanie. I na pewno będziesz znał na to odpowiedź. E? Nie wiem. O! Właśnie! Ona się zakochała w nieznanym. Otóż Alfons wierzy, że ktoś tam jest. Ktoś ją obserwuje, ktoś o kim myśli, że jest interesujący i uroczy. Hello, teoretyczna persona. Doktor Alfons cię lubi. Szkoda, że nie jesteś prawdziwa. Laugh track. Hej, zrobiłam o tym badania. Są alternatywne światy tam. Kiedyś może go spotkam. Mówisz to samo o tym całym Miu Miu Kissy Cutie. Osobo, jeżeli tam jesteś, daj nam znak teraz. No to wszystko wyjaśnia, czyż nie? No cóż, jako że doktor Alfons ci pomagała, ten show nie ma żadnego dramatu. Nie możemy tak kontynuować dalej, ale... To tylko był epizod z tym, z historią. Następnym razem więcej dramatu, więcej romansu, więcej krwi. Mam nadzieję, że nie hiperrealistycznej. I spierdzielaj. I po wszystkim. No cóż, to było coś. Pójdę zapisać. Czekaj. Pozwól, że dam ci mój numer telefonu. Wtedy może, jeżeli będziesz potrzebował pomocy, mogłabym. Skąd masz ten... ten... telefon jest stary! Nawet nie ma SMS-ów. Czekaj chwilę, proszę. Dostaniemy iPhone'a? Proszę, zupgrade'owałam go dla ciebie. Może teraz pisać SMS-y i przedmioty i ma nawet prelog. Nawet zapisałam cię w specjalnym networku Undergrounda i teraz jesteśmy oficjalnie przyjaciółmi. Hech. Idę do łazienki. Idziesz się zżygać? Okej, telefon. Dimensional Box A. Czemu są dwa boksy? Może dlatego, że boksy też mają ograniczoną ilość tego przedmiotów, które mogą tam chować. Okej, ale ja potrzebuję też trochę uzdrowień. Ale najpierw save. Ponieważ ten quiz był naprawdę bolesny. Hell yeah. Let's go! Ale dobra, teraz co powinienem robić? Pójść do łazienki, szpiegować ją tak jak ona mnie szpiegowała? Nie chcę tego robić. Ładna dziura, przez którą nie mogę przejść. Łazienka. To nie jest łazienka. Różowy śluz. O, ona chyba anime lubi. Kurde. Co to, SpongeBob? Nie, ten Megatron. Thank you for making my dreams come true. Świetnie. A czy mogę dostać jakiś przedmiot do uzdrowienia? Tak! Instant Noodles. Jeszcze chcę! Jestem chciwy! Info. Leczy HP, ale jak bardzo? Pewnie nie bardzo. Okej.
Alfons zupdate'ował status. Właśnie skojarzyłam fakty, że nie widziałam, jak Zandain walczyła z człowiekiem. Co będzie za każdym razem się tak pokazywać? No cóż, wiem, że jest niepokonana, więc zapytam ją o to później. Ja pierdolę! Teraz zadzwonię do człowieka i go poprowadzę. Nie, zaraz, nie tędy, co ja robię. Vulcan. O ja pierdzielę, ale szybko! Coś mi się zdaje, że chyba jestem trochę OP w tym miejscu. Ach, zadzwonię go do niego za minutę. Czy to ja mam do niej zadzwonić? Ta determinacja. Ja nie jestem zdeterminowany. Nienawidzę używać telefonów i nie chcę tego robić, Lmao. O? A. Sunder Play? Serio? Ty chcesz się nazywać Aska Soryulangley? To nie to, że ciebie lubię. Okej, dostaniesz w pierdol. Walić tsundere! Loli też zresztą. Chociaż to już zależy, nie? O cholera, wiem. O, wait. Patelnia. No raczej. Spalona patelnia. Niech zgadnę. To nasza broń. Tak. O, Jesus Christ. Chyba nie mogę przejść tędy, o. Nie mogę, dobra. Obejdzie się. Jakoś na pewno dam sobie radę. O Boże. A weź, to po prostu zrobię to, zadzwonię do niego. O, klik. Ktokolwiek zadzwonił. A weź się odczep ode mnie. Znowu? Uch, cześć, więc te niebieskie lasery, uch, znaczy Alfons tutaj, cześć. Te niebieskie lasery nie skrzywdzą cię, jeżeli nie będziesz się ruszać. Pomarańczowe? Musisz się ruszać i wtedy one cię nie. Idź przez nie. Uch, na razie. Klik. Ja pierdolę! Oh my god, udało mi się. Moje pazury tak aż bardzo się nie trzęsły od tego momentu, kiedy Agitain zapytała mnie o pogodę. Zadzwoniła do mnie, zapytała mnie o pogodę. Zaraz, tutaj nie ma żadnej pogody, czemu do mnie zadzwoniła? No i świetnie, dałem sobie radę sam. Przycisk. Hej! Oh my god, zapomniałam powiedzieć, gdzie ma iść. Kurwa! Śliczne moje zdjęcie. To jest zdjęcie kosza na śmieci z kilkoma różowymi, świecącymi się filtrami. Alfons tu! Te północne drzwi będą zamknięte dopóki nie od... A, oczywiście jak zwykle te układanki.
I think you should go to the right first. Klik. Dobra. Thank you za odpowiedź, kurde, nie musiałaś 5 milionów boksów dialogowych przed tym mi tutaj wsadzać na ekran. O wilku mowa. Jestem ciekaw, czy nie było, czy byłoby to niefajne, żebym wyjaśniła mu, o co chodzi z tymi zagadkami. Droga do pracy jest zablokowana, więc miałem czas, żeby podłapać się na... z tym showem metatronowym na moim telefonie. Megatronowym raczej. Specjalne efekty były dzisiaj niewiarygodne. Ten człowiek wyglądał prawie na żywego. Megatron, tak, jest najbardziej popularniejszą gwiazdą tutaj pod ziemią. Jego fanklub ma prawdopodobnie 3 tuziny członków. Zastrzel statek. Ruszaj pudłami, żeby zakończyć twoją misję. Reksiu. A Reksiu jest taki fajny. Te drzwi, które prowadzą do wyjścia, są zamknięte. Więc próbowałem tej całej układanki. Ale cały czas nie udawało mi się... Cały czas brakowało mi amunicji, więc cały czas restartowałem. I moi pomocnicy mi nie pomagają. To tak jakby nie chcieli iść do pracy. Ja bym zrobił tak samo, też bym nie pomagał. I? A, okej. Gratulacje! To wszystko? Wow! Rozwiązałeś to? Jestem pod wrażeniem, musisz być totalnym nerdem. Nie, kurde, to totalny dzieciak by to rozwiązał z zamkniętymi oczami. Hej, naprawiłem waszą pracę, możecie wracać. Róbcie jak sobie chcecie, jeżeli zostaniecie zwolnieni, to nie będzie moja wina. Co, i to jest otwarte, czy nie? A, rozumiem, nie jest. Let's go! Ring. Alfons tutaj. Ten niebieski laser wygląda na totalnie do nieprzejścia. Ale... Jako królewski naukowiec mam parę trików w moim rękawie. Zhakuję tego... lasera i... no, wyłączę go. Dziękuję. Spędzaliśmy ze sobą czas i nagle trochę układanek zreaktywowało się znikąd. To jest duży problem. Jest zarąbiście. Muszą anulować szkołę przez to. Nareszcie ktoś wyłączył ten laser. No teraz, skoro jesteśmy wolni, możemy po prostu dalej tutaj stać. Moja ulubiona czynność. Zaraz po spaniu. W porządku. Znowu. A, dobra, w ten sposób. Hell yeah. Congratulations. Wracać, kurde, do szkoły, skurczybyki. Ty jesteś byk, czy nie? Rogi masz, ale raczej na byka mnie nie wyglądasz. Ty masz animu spódniczkę. Czemu ona się nie pali? Jej, udało się, jestem geniuszem. Ach, nieważne, po prostu to wyjaśnię. Ja pierdolę. To denerwuje mnie, no. Myślę, że... Hej. O tych całych układankach na prawo i lewo. Są dość ciężkie do wyjaśnienia, ale...
Już je rozwiązałeś. Super. Spadaj. O. Gdzie jest HM05? Hej. Jest tutaj trochę ciemno, czyż nie? Nie martw się. Zhakuję do systemy świetlne i wszystko rozświetlne. O nie! Ja pierdolę. O tak! Witajcie piękności w ten premierze gotowania z Megatronem. Gotowanie z zabójczym robotem, to nie skończy się źle. Przygotujcie wasze piekarniki, ponieważ mamy dzisiaj specjalny przepis. Dzisiaj będziemy robić pieczonego człowieka. Ciasto. O, może być. Mój cudowny asystent zgarnie tutaj te składniki. Dajcie mu brawo. Cukier, mleko i jaja. Dalej, kochanie. Blać. Masz te mleko. Masz te jaja. Masz ten cukier. I rób ten cholerny tort. Idealnie, świetna robota. Mamy wszystkie składniki, by zrobić ciasto. Mleko. Cukier, słodkości, różne śliczności. O, cóż to za cudowny moment. Jak mógłbym zapomnieć? Nie mamy najbardziej potrzebnego składnika. Człowieka! Albo i człowieczej duszy. O. Ring. Dzień dobry, jestem tutaj w środku czegoś. Czekaj chwilę. Czy nie mógłbyś zrobić jakieś tam podmianę w tym przepisie? Podmianę, to znaczy użyć jakiegoś innego składnika, który nie pochodzi od człowieka? Czemu? Uch, co jeżeli ktoś... A, wegetarianin. Wegetarianin. A cóż sądzi? Cóż to za wspaniały pomysł, Alfonsie. Właściwie to mam taką opcję tutaj. Pan Brand zawsze... jakiś tam, no. Puszka tego jest koło właśnie na stoliku. Mogę stąd spierdolić w końcu? No cóż, moje kochanie, czy nie chciałbyś go wziąć? Co się dzieje? Nie jesteś fanem puszek? Szkoda! Tylko jakieś najświeższe chemikalia i takie rzeczy ten cały brand używa. Ach. Wybuchnie mi to przed nosem. Tak przy okazji nasz show chodzi na tym, jest na bardzo... cienkim tym schedule czy coś, nieważne. Jeżeli nie będziesz mógł wziąć puszki w jedną minutę, będziemy musieli wszyscy przejść do oryginalnego planu, więc lepiej zacznij wchodzić, piękny. Ring. O nie! Nie ma zbyt dużo czasu, żeby na to wejść. Hymn. Całe szczęście mam plan. Kiedy upgrade'owałam twój telefon, dodałam parę drobiazgów. Widzisz ten wielki przycisk, na którym widnieje napis Jetpack? Spójrz na to. Normalnie czuję się jak w Wormsach. Proszę. Teraz powinieneś mieć tyle paliwa, żeby... dolecieć aż do góry. Teraz idź tam. Nie mogę po prostu przelecieć stamtąd. Ugh.
Czy mogę, nie mogę po prostu stąd spierdzielić na tym plecaku? Nie chcę z tym robotem mieć nic wspólnego. O, shit. Tak w ogóle to jestem ciekaw, czy to jest jakaś różnica, jeżeli on mnie pierdzielnie, czy nie. Jakoś nie wygląda na to, że mam HP, ale chyba zwalniam. Mógłbyś ode mnie się odczepić? Dziękuję. Maj. Wygląda na to, że byłeś ode mnie lepszy. Ale tylko dlatego, że miałeś, że ten cudowny doktor Alfons ci pomagał. Och. Och, nie mogę po prostu myśleć o tym, co by ci się stało bez jej pomocy. No cóż, na razie. Och. Tak, jeżeli chodzi o ten substytut. Czy nie widziałeś już wcześniej żadnego programu kulinarnego? Już upiekłem te ciasto przed czasem, więc zapomnij. O, no spierdalaj. Ta bułka wcale aż taka duża nie była! I po jakiego chuja te całe... Nieważne.